A już nic sobie nie klika, Eldonarion, niech Hunter na mikrofonie nas kiedy będzie. Co ty mi każesz klikać znowu? No bo ja, słuchajcie, ja przychodzę, klik, 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 klik. No bo chyba, kurde, nazywam swoje odcinki, tak czy nie? Aha! No, no. Taki no, jesteś. No, no, no. My no, to kiedy jechali, ja tam local record. A ja jeszcze nie wiem, bo ja sobie wysyłam filmy aktualnie, więc wiesz. Dobra, dobra, no to sobie wysyłaj filmy. Słuchajcie, Trackman Udesu. Mhm. Do Sedesu. Aha, aha. Whatever is this. Chuj, nie wiem jak tu się jedzie, dobra. A ja sobie włączę ludki. Tędyk. Tędyk. Dobra, no mam już też wrażenie, że już to jechałem kiedyś. Tak. I mam wrażenie, że jechaliśmy to na Trackman 1. Bo tak jak wspominałem już, te plansze ogólnie, one są wymienne z Trackmanią 2 i Trackmanią 1. Co można wgrywać je w albo obu. Te, albo te, no tak co można. A w miarę prosta jest ta plansza, w sensie taka... A i Strusiu, pomóż! Strusiu, pomóż, tak. Słuchajcie, mamy problem, bo Purposz, Mister Purposz, ogarniający serwery Bright, próbował ogarnąć serwer, ale za chusteczkę haftowaną, co ma 4 rogi, nie da się tego zrobić. Przynajmniej on nie umie, ja to już tym bardziej nie umiem. I potrzebujemy pomocy specjalisty, kogoś, kto kiedyś robił właśnie już serwery trackmaniowe, nazywał się Strusiu. I Strusiu dobrze jeździł w Trackmanii 1. I Strusiu, jakbyś to oglądał, albo ktoś ma kontakt do Strusia, niech mu powie, żeby nam zrobił serwer. Albo chociaż nie to, żeby zrobił, ale tak powiedział, którędy. No, bo którędy my, do serwerów. Bo my potrzebujemy. No. No. Pani potrzeba, taksóweczka stoi. Nie wiem, czy ty to wejdź pamiętasz. Do mnie, nie mów o taksóweczkach. Chcesz clickbaita? Jakiego, że co? No, o tym, że wypadek miałem. Nie, ja nie będę sobie przecież pożywki robił z twojego nieszczęścia. Ale dlaczego? Ja tam chciałbym to podkreślić, że jestem lekko zszokowany tym, co się wydarzyło. Ale byłem... nie obolały jak coś, słuchajcie. Nie. Miałem wypadek. Jadąc Uberem z motobabą, mieliśmy wypadek. To dosyć solidny. Pan, prawda, ciężko w ogóle stwierdzić, bo on sam nie był w stanie stwierdzić. Ja do dzisiaj nie do końca pamiętam, co się wydarzyło. Na pewno solidnie mam o przepisy, jeżeli chodzi o prędkość we Wrocławiu. I pan, prawda, raczył tak za, jakby to powiedziała motobaba, piermandalać. I... Pamiętasz, że to jest odcinek do mnie. Tak, tak, no ale motobaba mówi za piermandalam, więc tak stwierdziłem, że była za też. Za piermandalą. No i prawda, jechał sobie prawym pasem, nagle se stwierdził, że jednak powinien jechać prosto, a tam było tylko do skrętu w prawo i pan se zmienił na lewy pas, w sensie na środkowy i dodał gazu, gdzie tu czerwone światło i jak ja się wydarłem już w tym momencie, zacytuję, kurwa mać! Bo już widziałem zderzak, znaczy bagażnik tego pana na swojej twarzy, który stał przed nami. To pan się dopiero zorientował, że coś jest nie tak i zaczął hamować. Z prędkości jakieś 80-90 na godzinę, a 10 metrów przed nami stał już samochód. Na szczęście pan umie jeździć i pan ułamku sekundy odbił i wjechał między samochody, także dostaliśmy tylko pod drzwiach dosyć mocno i wyszliśmy bez szwanku fizycznego, gorzej z psychicznym, bo faktycznie byliśmy lekko roztrzęsieni. No. Także wszyscy piszą teraz w komentarzu biedny Purposz. No tam biedny, nie biedny, tylko no... No powiem wam, że abstrahując od gdzieś tam żarcików, że straty moralne, to mam w tym momencie lekki problem, no ale to było przedwczoraj, więc jeszcze ten... No trzeba było z tego Wrocławia wrócić jeszcze swoim samochodem, więc całą trasę były styki, no strasznie takie, wiecie, cokolwiek zatrąbienie albo coś, to ja podskakiwałem już w fotelu, bo no trochę taki byłem oszołomiony jeszcze i przestraszony tym, co się tam odpazdaniło, w dużym skrócie. Dzisiaj jeszcze nie wsiadałem do samochodu, więc nie wiem. Na razie prowadzę w Trackmanii. Takie prawo jazdy zdaje wirtualne właśnie Purposz. Także zezwalam ci na użycie clickbaita, a w zasadzie to nawet nie clickbaita, bo możesz śmiało napisać Purposz miał wypadek, to nie clickbait. A?
ty clickbait, zobacz jaki ja czas zrobiłem, a no. Zrobił 15 sekund. Noise. Wiesz jak to się robi? Nie wiem jak się tam wyskakuje, żeby... Bo nie jedziesz do końca, tylko od razu po prawej wyskakujesz. Bierzesz rozpęda i sobie... O! Coś takiego właśnie. I to cię ładnie dorzuca do mety. Ale to tak... Musisz trafić, no musisz trafić po prostu, ale miałem szansę na naprawdę dobrego czasa i o ci to godom. Mister, okay. Mister dobry przejazd Bright. O, to nie był dobry przejazd. No, bujaka handicap. Bujaka. No i jeszcze wracając, to już pomijając wypadek purposzowy, no to walczy w sumie purposz, to tak mniej trochę i by w ogóle nawet powiedział, że nie walczy, ale przynajmniej szczery jest. No co by znaleźć kogoś, kto by nam to ogarnął, nie, no po prostu. To właśnie jak ktoś umi, ale tak serio umi, bo naprawdę, tak średnio umicie, to nie. Jak średnio umicie, to nie róbcie tego, nie traćmy swojego czasu wzajemnie, bo po prostu pogniewamy się, kurwa, i będzie niemiło, no. A po co to komu? Jak się nie znamy się i się możemy lubić, a mamy się potem nie lubić, to na chuj to psuć. Kiedyś będzie taka sytuacja, że nie wiem, będziesz na przykład miał takie sytuacje, która będzie wymagała tego życia i śmierci, a ci powiem, a chuju, nie zrobiłeś mi serwera w Trackmanii i powiem ci spierdala. I co będzie? A różne sytuacje są. I smuteczek będzie. Pamiętaj o tym, że nie wykorzystuj mojej cierpliwości, mojego dobrego serduszka, bo się kurwa zemszczę. Że ma najmocniej... Czego? Bardzo dobrego serduszka. Ojej. Miałeś rację, źle powiedziałem, bardzo dobrego. I skończyło się, że tak powiem, bycie szczerym. O, żeś ty, kurwa. Dobra. Będziesz chciał zapiekankę czy prostytutkę, już ci nic nie da. Już nic nie będzie. Wiecie, bo u Huntera to mniej więcej ten sam poziom zamówienia, nie? Prostytutka albo zapiekanka. Bym dojebał jeszcze żartem, że tu i tu można z grzybem, ale... O, yes. A się powstrzymam! No to się powstrzymałeś, powiem ci. No bo to wiesz, jakiś, że tak powiem, smak trzeba zachować. O Jezu, uwielbiam Trackmanię. No za to lubicie Trackmanię, nie? A w ogóle Polish Prezes to powinien zrobić nowy fany moment z Trackmanii, bo on bardzo lubił się opierdala. No znaczy jebana. Ja już w ogóle nie chcę nic mówić, ale do mnie to już dawno nikt nie wysyła fany moment. Tyle zajebistych memów idzie na moją grupę ostatnio, że to się w pale nie mieści. A niektóre są naprawdę dobre. Ja widziałem ten, co tak miałeś głowę spuszczoną, siedziałeś obok jakiejś tam tak. Lasencji. To mi się bardzo podobało. I kiedy ciocia daje ci pieniążki tak, żeby rodzice nie widzieli. Tak, też. Skąd oni biorą te twoje miny? No bo zrobiłem ostatnio przegląd memów i zrobiłem specjalnie dla nich kilka min na green screenie. Rozumiesz? Chyba będę musiał ci to podpierdolić. Ale ja to też podpierdoliłem od Gimpera przecież. A żeś czasa wykręcił. No nie. No bo u mnie też tam jakieś memy są. To będę musiał w takim razie coś tam dać możliwość moim gnojom zajebanym. Żeby mogły coś wymyślić. No to powiem ci, że takie właśnie porobienie durnych min na tym... Na green screenie i wstawienie, albo nawet na grupę, wiesz, wstaw po prostu zdjęcia na green screenie z durnymi minami i proszę nie bardzo. Nie mam green screen, ale mam blue screen, a też się no wytnie. To blue screen też jak najbardziej, no przecież jeden pies, jeden screen. Jeden screen. Ocie panie, wleć! To ja zrobiłem taki mech czas. Też na bok poleciałeś? Cały czas lecę na bok, już tak jak mi powiedziałeś. Widzicie? Ale kurde, teraz i tak się trochę spieprzyło. Bo leciałem tak, że myślałem, że będę miał 15 sekund, ale... No ale wyszło jak wyszło.
Ale zrobiłeś jakiś top 20 czas, mi się wydaje. Ciężko mi się odnieść do twoich słów, ponieważ gdyż skupiam się na jechaniu dalej, a nie celebrowaniu tego i tak już zwycięstwa. Teraz nagle. Nie skomentuję. Nie mój poziom. Widzicie jaki o? Dostał, widzicie o? Lepszy czas zrobił i o? No. To już jest ten sam człowiek, to już. Najebało prądówki tej zabatera. Wleć! Przez dziurkę do... Nie, myślałem, że... No właśnie, ja też tak się zastanawiałem, czy mi się też... Ty, ten przede mną zrobił 16 czas, no to ja tak mam taki za 20 faktycznie na local recordsach. A to jakiś enchanter jest w ogóle, ty, on może jakiś mending ma, albo unbreaking. Jakiś inny enchant. Znaczy chyba właśnie breaking, air breaking. Air breaking 3, człowieku. Bujaka. Kurde, no nie mogę się teraz zmieścić w tym pierwszym zakręcie, czujesz? Ja nie mogę w ogóle wlecieć tam. Wleć! Bolero! Nie. No po prostu kurde, no nie. Barze cię ty tabi. Ale ty w ogóle strasznie wulgarny się zrobiłeś u mnie na odcinku, ty dwoma przekleństwami rzuciłeś. No i dobra. No i dobra. Omeno. No i wiedź, super. Ja jestem chociaż na pierwszej planszy, na pierwszej stronie. No i bardzo ładnie. Co prawda tam o ponad sekundę cię objechałem. Mam ci przypomnieć gokardy in real life, jak cię objechałem kurwa o 3 sekundy. I dalej będziesz tłumaczył to, że gokart inny. Wiesz, jak był inny, to warto się tłumaczyć, nie? A może tak nie było? Dobra. To co, i Adin Adin. I w ogóle koniec odcinka, bo tu 3 plansze przejechaliśmy. A nie, to 2-1 będzie dla kogoś, tylko dla kogo? Nie, no to chyba dla ciebie, tak. Nie wiem. No i chuj. Serdeczne arigato za obejrzenie tego materiału. Mam nadzieję, że wam się podobało. Wszystkie instrukcje macie opisie, kacowe z widzowie naszego. Trzymajcie się, endio.